Siemano, witam was w pierwszym odcinku z FIFA 14 sezony współpracy. Dzisiaj jest ze mną oczywiście nieodzowny mój partner do gry w sezonie WFO 2, czyli... No, tak. No tak, no. Demanchu, czyli Manchu po prostu. No i cóż, zaczynamy dzisiaj serię. Tak w ogóle, bo nie da dojść do słowa. Właśnie. Dawno nie było nic na kanale z Manchem ogólnie i mam nadzieję, że wam to jakoś urozmaici mój kanał, który świecił pustkami w niedawnym czasie. No więc szukamy przeciwnika po prostu. Gramy PSG. A następne drużyny do grania możecie wpisać w komentarzach. O ile oczywiście macie połączone konto z Google Plus. No tak, bo to Google Plus to zaraz. Piesne. Straszne. W ogóle chyba przed ostatnim filmem i w ogóle mam chyba 30 komentarzy, czy 20, a jak na manager filmu wchodzę, to mam 0 napisane. To jest błąd YouTube'a. No. Ale Bob buduje armię. No. Kurde. Dokładnie. Wiem. Mam nadzieję, że nie będzie deszczu, co? Ja bym sobie zagrał na no, oby. Ale coś tu jeżeli tak będzie. Tak. A nie, ładnie. Ale jest Borussia. No dobra. Borussia Dortmund. Zwycięstwo kibiców ucieszy jeszcze bardziej. My mamy Zlatan, no nie mają... Nie mają Van Persiego. Robercika mają. Biegnie tam, no bo dobra. Jak wolisz. Wyraźnie PS, że w sumie. Aha, dlatego że nam się dosyć dobrze nimi grało zawsze. Zresztą chyba niewiele osób pamięta, ale był jakiś live z WFO 2 swego czasu u Mancha. Był. A i chciałem. Spierdolić. Dobra. Dobra, o kurde. Dobra, zapanikowałem, sorry. O właśnie. Ej, ładna akcja. Od bramkarza wyszło. No nic. Ja takich zawsze nie trafiam. Nie trafiasz. Edison Cavani. Żeby nie było rage quitu przypadkiem. No, a żeś to zjebał! Co? Ale żeś to spierdolił! Wiesz co? A byłaby klaskanka. No to masz klaskankę z kimś innym. No ale jakimś felem. Ale żeś to zepsuł! To było mówić, bo... Bo głośno w FIFA jakoś tak dziwnie. Teraz ciszę, już będę cię słyszał. Miałem szpaka strasznie głośno. Ej, ładnie teraz klipali. Aaa, fuck. Royce? Najważniejsze jest brak paniki. No. To o czym mówiłeś? Masz tam piłkę. Mamy kogoś na skrzydle? O, biegnisz, kurwo! Tego, Lewecego w sumie. Ale czemu był tak... Znaczy, wiesz co, ja przedłużyłem, ale tak jakoś... Nie, no, w moim stylu w sumie. Dobra, nic, właśnie. Mocniej podawaj, kurwa! Sorry. Bo miałem gościa... Dobra, chuj, 1-1. Miałem gościa na plecach, no po chuju. No, nie trafiłem. Ale zjebał. Ale nie podawaj. Dobra, sorry. Jak grasz tam, to też tak nie podawaj, kurwa, to jest na strach. Wiem, ty mnie zawsze uczysz, jak gramy 2-2. Wygraj główkę. Przy okazji mnie uczysz. Ładnie. Ale to plecy, ale ładnie. A, w sumie. Dobra. Oj. Kurwa. Szkoda. Znaczy, ojej. Aha. Easy. Nasz, Pastore, albo i nie. Dobra. Dobrą karza i podaj sobie na dół. Albo to zwykło. Menes nie, bo tam wiesz, był blisko coś już od razu. Myślałem, że będzie wybiegał tam. No dobrze. Życie kurwo. Like always. Tu masz. Dobra, zepsułem, ale w sumie... Nie, wiesz, okej. Okay. O! 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 O kurwa, dwóch! Chyba już za dużo chciałeś. Ale dobra. A ładnie wyszło. Możemy na wrzutki grać, bo to jest Ibra, ej. No ale na wrzutki... Kurwa, nie lubię no tego. No dawaj jak Bartas, no. Nikt nie skoczy. Dobra, przeszła i jest ich. Nie lubię grać na wrzutki. No dobra, to nie. No ale jak ty tak wolisz? Nie, no... Tu nie ma Mandzukicia, który z ciebie wygra główkę sam. Dobra. Ha, ładnie. Fistacz kontrol, po prostu. No biegniesz. A, no da, na brzydkę, no tak. So close. O. Robercik. Miałeś... Niezbyt, no, niezbyt mądry to było, dokładnie. Dobra. Dobre, wysokie podanie do Aubameyanga. Moje.
For real? No! Myślę, że będzie wybiegał. Nie wybiega, nawet nie zrobił ruchu. Spalony? No, tak. Spalony, którego nie widać. To jest też... Na Ibra się zmieniasz, czy jak? No, mogę zmienić. To jest Ibra? Tak. Tak. O, o. Jeszcze nie przyblokował. To Thiago Silva ma dosyć dobre kopie. Znaczy, dobre w pewnym sensie, jak zależy jak... Mocno, no. Przesiło. O kurde. Robercik. Easy Ridge'u, haha. Like the hell. Tirigo. No nie? Nie. Aha. Nie ma kto zabrać piłki! Ale jest Salvatore. No to cześć, to on już pobiegł. Wygra, wygra, wygra. Może też przegrać. Kurde, no co jest z tymi główkami? Ja pewnie. No co jest z tymi główkami? No oni specjalnie przyjąłem to, żebyś 15 kupił. Aha. Albo żebyś kupił Next Gen i nową konsolę. A kupiłbym. Ale na razie nie mam kasy. Dokładniej kryć w takich sytuacjach. Nie mogą liczyć. Ale oj. Jak zobaczyłem ten gameplay dzisiaj, to moim zdaniem jakoś. Jak. Fizycznie to się nie za bardzo różni. Tylko ten grafiko po prostu. No tak fizyką graczy to tak nie za wiele. Ruchami graczy w sensie, na przykład ten lobben, tak jak widziałeś go, no to taki podobny do tego obecnego. Taki jak na tym, no ale kuźwa. Grafika jest lepsza, to prawda. Sorry. No kurwa. Podoba mi się ta gra. Podoba mi się ta gra i podoba mi się. Grafika nie jest dla mnie aż tak ważna, ale to wygląda tak realistycznie jak te koszulki. No jest, i ten żywy tłum tak zwany, tego czego brakowało też. No i te stadiony, Old Trafford już... No i podobno ANA Skills ma pokazać karierę, czy czekać coś zmienia względem edycji PC-towej, no nie? No ja jestem ciekaw, czy FIFA 15 będzie już na Ignite na PC. No mogliby się kuźwa postarać, nie? No i plus jeszcze, żeby zmienili trochę tą karierę, bardziej urozmaicili ten tryb zawodnika i tak dalej. Dudne w dłuższym czasie. Też, no. W PS-ie to jest, coś się dzieje przynajmniej. O kurde. Może się dał zrobić. Moim zdaniem jak jest ten Ignite, to mogło trochę wprowadzić jakiegoś na przykład życia tam, takiego jak w Simsach czy coś w tym stylu, mogłoby to być nawet. Tak jak w sobie zawodnika oczywiście mi chodzi, nie? Ale to daleko się nie zna przyszłość chyba. Kurwa, chciałem tu kawa niego. Nie, też tak właśnie myślałem, ale... No i... I braka dobra. O Jezu. No, czemu nie chcą wprowadzić Ignite? Nawet jakby teraz wydali wersję FIFA 14 Ignite, że możesz... No, dokupić na przykład na PC tam z kitu. No to ja bym to kuźwa kupił. Ja też bym to kupił na bank. Ale... Mimo, że i komputer mój nie był ciągnął tego na najwyższy, to może na niski bym pociągnął to. Ale co to za pierdolenie, że komputery są za słabe na tą chwilę, no ja pieprzę. No. Nie, ale najbardziej mi martwi to, że to wygląda bardzo podobnie gameplayowo, tylko ta grafika jest zmieniona, a oni uważają, że tego nie uciągnęły PC-ty, no. O kurwa. Jak Battlefielda gram na Ultra, kurwa. No właśnie. Sorry. 1-1. Zjebaliśmy. Ja nie poczynę myślałem bramkarzem sobie. No dobra, gramy do końca. Pierwszy połowa. No wiem, no, bo gadaliśmy. Dobra, teraz się skupiamy, kurwa. Nie, kurwa. O kurde. A tak ładnie przerzuciłeś sobie. No. Pada. Nie, no nie, ja nie remisuję z ciotami, gram. No tak. No słabi są, dobra. 3 do 7 strzałach, słabi. Słabi. No właśnie, i sorry, oczywiście ludzie za to, że nie widzieliście jak wybrany był skład, bo w sumie zawsze taka mamy, że ja mam niebieskie znacznik, a mam czerwony, więc... No. Urbane kolory po prostu. Aha, to było dobre. No bo myślałem, że ja podaję kuźwa, bo nie spojrzałem się na znacznik. Aha. Ale zjebałem. Przed chwilą o nich mówiłem akurat. Wiem. Ja się tak się skupiłem, co on gada, co on tam pierdoli. Kurde. Ej, no nie dawaj się tak na raz, kuźwa. A w sumie... Tam Ibra był.
no, no, kurwa, macie, ja pierdolę, no. Kurwa, no ale fałby. Jezu, za dużo klnę, jak z tą grę, to ale ty tak masz 5000 słów naraz, kurde. No, ale potem idę do księdza i proszę księdza, ale to przez im. Pierdolę. Uciek. Aha. Chyba sobie. No. Czemu ty mi podejrzewasz? Ale ty też się zjeba, no trzeba się ruszyć. No rozczyłeś się, kurwa. Podajesz tę stratę, a sam się ruszył do zawodnika, no. Biegnie dziwka. Nie. No biegłem przecież, no. No nie podawałem do tamtego, kurwa, kawaniemu na skorpion kika wrzucam, a ten się jeszcze przypierdala. O. O, myślisz, że zajebisty? Biegnę za nim, kurwa, jakie to jest szybkie. Aha. 2 na 10. Nie, mniej. Agresywny jakiś jestem przy tobie, znaczy, kurwa. No co ty nie powiesz? Wygraj, wygraj, wygraj. Ładnie. Ale teraz ja mam tylko kogo podać. No miałeś przez chwilę, no! No może mi urwał nogę, dziwki! Kurde. O, o. No, kuźma, przyjmij to. Co on zrobi? To było, kolejce zostawił piłkę. O, o, dawaj. Bądź jak Van Persie. Proszę. To mi Jones ścigony. Chuj, jesteś jak Van Persie. Zjebany jesteś z lat. Rozpęd byka, so królik. Ja wolę Van Persiego. Dajcie mi Van Persiego. O kurwa. Ładna kłoda, piękna kłoda. Spiły pszoj, bramkarz. O kurwa. To nie spodziewałeś się. No nie. No wiesz co, takiego zagrania z twojej strony też się nie spodziewałem, kuźwa. Miałem być po linii, no. O kurwa. O! Wrzuć, kuźwa. Ale on biegł jakby nie wiem co chciał zrobić, no ja pierdolę. Ta piłka go wyprzedziła, sorry. Wymiana podań między dwójką graczy. Kurwa. O, on jeszcze raz powinien rzucić. Dobra. Serio? No sorry, no. Czasami, bo on stał za obroń. Znałem wcześniej, tak? Zmienny. No to kurwa, bo chuj nie wciska wcześniej. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Spokojnie, Bunchu. Podaje z powrotem. Ależ złapał. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Kurwa! Przejęcie w obronie i koniec ataku. Ryzykownie, ale udanie. Robi się niebezpiecznie. Niestety stracił piłkę. Ja pierdolę, wyjdźmy stąd w końcu. Choć to było bardzo łatwe. To bardziej było pytanie niż strzał. Nadal remis z tym spotkaniem. Czy to wykorzysta? Za dużo ich tam a, było. A Van Persie by się przepchnął. No jest na spalony. Chciałem do Ibry, kurwa, przywołała tego zawodnika, który był spalony. Jest spalony. Ach, ta FIFA. Podaj. A, boi się. Mecz był bardzo wyrównany i chyba żadna z drużyn nie uzyskała przewagi. O kuźwa. Co? Wiesz jak zapytam, do kogo? No powietrze. No! A mnie no kurwa, nie wierzę, przecież to był faul. To był kurwa błysk geniuszy w tym podaniu. Ale to był faul! Tak a propos. O chuj. No i kuwu, no. Dupę by to. Dobra. Ja mam lewego, a kryję go Dignet. Spokojnie, lewego. Na miejscu jestem. Dignet chyba. Jak się to zjebać teraz? Co? No na Pastore jest wolny, chuj, ja pierdolę. Wygraj. Ładnie. Oczywiście. No spalony byłeś? Zatrzymał. To kurwa zatrzymał. To nie ja. Dam te pizdy. Ja nie mogę 80 i strzelam 90 na 2-1 jak chodzi. Nie, wystrzeliłem, zobacz. To jest co skrypty. Serio kurwa? O...
Kurwa, i stadion. Zmiana na pace'a. No. Fajnie ma! Zajebiście jak to było! Miał kółką padać. Nie tak. Ja pierdolę, nie... Sorry, no! Daleko. Kurwa! A to ty zjebałeś na sam początek. W sumie to nacisnę z całej siły podanie. No. Ale myślałem, że bijesz akrobatycznym na przykład. Nie, ja tak nie lubię. To jest takie... Takie ble... Takie mainstreamowe, tak. Wow. Zajebiście, że ktoś wybiegał. Czy... Do środka nie podaję, bo ty stracisz zawsze. Od razu ciągle. O, tamten nas palony jak wybiegł. Aż kurwo! Widziałeś, co Zlatan zrobił? Wiem, ale i też wybiegło ten... Piłkę, nie myślisz o podaniu, on już kurwa... No właśnie wiem. Kurwa jebany, szybki cwel! Sychidżu! Wypierdol! No chciałem nacisnąć, wybij się! Faulowałeś, wiesz ty? Jaka panika, ja pierdolę! A ty mi kosa wrzeszła, ja pierdolę. Nie, no... 10 do 4 w strzałach. Przed nami statystyka dotycząca strzałów na bramkę. Napierdalaj! No i chuj. A żeś tu chujowo. Teraz mają główkę i... Kurwa, handicap idzie na nich, patrz. A chuj mam dupę. No, zajebiście. No, że oddycha skarpetkami, to chuj ci do tego. Ja pierdolę, nie mam do kogo pod... O, czekaj. No nie! Dlaczego biegnę tak mocno? Końca, no biegnę przecież, no! Nie zatrzymałem się! Biegłem cały czas przecież. Trochę dużo ludzi w atak... No ja pierdolę, nie remisujemy. Dobra, no przecież remis. Z czego się kurwa? Awansowaliśmy! Ja nie mogę, jakiś żart. Ale awansowaliśmy, stary, no. Nie, ale nie przegraliśmy jeden mecz tylko. Ja chcę rewanż. Właśnie, to jest magia YouTube'a. Jak nie nagrywamy, to wygrywamy wszystko. No niestety, ale ja... Dobra, pominiam to. 10 ze 4 strzałach, mecz ogólnie zajebisty. Chujowie. No. I czekaj, ile mamy punktów? 16, aha, mieliśmy... No, mogliśmy jeszcze raz pas zdobyć. Chujowo w takim razie. 26 meczy zostały. No. Dobra. Chyba w następnym odcinku. Okej, okay, dobra, no to dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye bye. Na razie.